Jakoś tak się stało, że na początku moich studiów moi koledzy wytłumaczyli mi, że najpiękniejsze rzeczy, które będą się działy w życiu, będą się działy w ciemności. Więc za chwilę nastąpi tutaj ciemność i zobaczą Państwo najpiękniejsze daty i momenty ostatnich 20 lat z powodu tego, dla którego spotkaliśmy się w tym miejscu. Zatem już teraz zapraszam Państwa na projekcję bardzo ciekawych scen, które tutaj się pojawią. Time after time, I've done my sentence, but committed no crime, and bad mistakes, I've made a few, I've had my shams and kicked in my taken my bow, my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge for the whole human. Consider it a challenge for the whole human race, and I never lose. Oh,
Time after time, I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shams and kicked in my Witam Państwa bardzo serdecznie, teraz już możemy oficjalnie się przywitać. Ja nazywam się Paweł Konieczny, reprezentuję Radio Opole. Jest mi niezwykle miło być po raz kolejny na tej scenie, na takim wyjątkowym wydarzeniu, na tak wyjątkowej gali. Witam serdecznie wszystkich gości, którzy przyjęli zaproszenie organizatorów na to wydarzenie. Ale Szanowni Państwo, to też czas, żeby przywitać wszystkich działaczy, założycieli, wszystkich zawodników, więc wielkie brawa dla Państwa, którzy tutaj się zgromadzili. Szanowni Państwo, każda gala ma jakąś swoją część artystyczną, wielką część artystyczną, na którą warto zwrócić uwagę. My mamy na galach w Głuchołazach bardzo często okazję do tego, żeby poznawać różnych lokalnych artystów, o których myślę, że będzie głośno za jakiś czas. I myślę, że o tej artystce, którą Państwo za chwilę zobaczą na tej scenie, również jeszcze nie raz usłyszymy. Przed Państwem Nicola Chyra ze studia piosenki Centrum Kultury w Głuchołazach. Przywitajcie ją wielkimi brawami. Swe wie, żeby go zdobyć, to musisz pod...
Lachera. Wielkie brawa, szanowni. Jeszcze większe brawa, tak. To są młode talenty, o których Państwo jeszcze usłyszą nieraz i to nie tylko mam na myśli dzisiejszy wieczór. Pozwolą Państwo, że ja sobie tylko wyciągnę mikrofon, bo jednak wolałbym to wszystko trzymać w swoich dłoniach. Szanowni Państwo, chciałbym zaprosić teraz na scenę ludzi, bez których pewnie tego klubu by nie było i dawno temu, i w dniu dzisiejszym. Zapraszam na scenę prezesów tego właśnie klubu, klubu Wiktoria Głuchołazy. Zapraszam Panią Bożenę Stawińską. Tak, tutaj jest w scenariuszu brawa. I zapraszamy także Marka Zalewskiego. Pani Bożono, 20 lat klubu. Jak to się zaczęło? No muszę zacząć od momentu jeszcze, dlaczego w ogóle powstał ten klub. Więc w 97 roku wraz z mężem otwarliśmy sklep rowerowy, w którym bardzo dużo ludzi się spotykało, takich pasjonatów roweru i jeżdżenia gdzieś, odkrywania nowych tras. I w którymś momencie zagadałam do nich, ja chyba muszę wam założyć klub. Tak złapali mnie za słowo, że już nie było wykrętów i faktycznie była odpowiednia ilość ludzi. Mogliśmy złożyć całe dokumenty. Pomagali nam przy tym Rysiu Kowal, Eligiusz Jędrysek. Szukaliśmy wszędzie pomocy, bo nigdy żeśmy nie mieli do czynienia z czymś takim, więc wspomagali nas. W końcu powstał ten klub, no i trzeba było jeszcze wymyśleć jakąś tam nazwę. Chciałam bardzo, żeby ta nazwa była związana i ze sportem, i coś miała z historii naszej głuchołaskiej. I przypomniałam sobie o tej księżnej Wiktorii, a Wiktoria też zwycięstwo. Wszyscy zaakceptowali tą nazwę. Syn wymyślił logo. No i tak po prostu powstał. Właśnie powiedzmy o tym logo. Co ono przedstawia? To jest no Wiktoria, zwycięstwo, kolarz, który wjeżdża na metę z uniesioną ręką, laur. Także to chyba świadczy o tym, o Wiktorii, o zwycięstwie. No i tak po prostu zaczęły się kręcić nasze losy, lata. Ja pamiętam początki, kiedy to w Głuchołazach, na rynku w Głuchołazach między innymi odbywały się trójki kolarskie, bo to też były moje początki pracy dziennikarskiej, jeszcze wtedy jako dziennikarza prasowego. Opisywałem to wydarzenie, nawet mieliśmy okazję wtedy rozmawiać, a to było 15-16 lat temu. Te trójki kolarskie to była wyjątkowa impreza, bo chyba jedna z niewielu. Jedyna w Polsce. To było marzenie Ryśka Kowala. O, pozdrawiam. Nie ma, miał inne jakieś zajęcia. Były takie trójki kolarskie kiedyś w Czechach. I on jeszcze jako młody człowiek był tam chyba raz czy dwa razy, brał udział z jakąś tam ekipą. I to mu się tak spodobało, bardzo chciał, żeby to było u nas. No i postaraliśmy się wspólnie, a też należy do naszego klubu, zorganizować te trójki. Bardzo dużą popularnością się cieszyły, bo przyjeżdżali do nas zawodnicy z Niemiec i z Czech. Raz bodajże byli z Białorusi, no i z całej Polski, z krańców Polski, z Gdańska, z Warszawy, gdzieś tam spod Szczecina, z Przemyśla. Także no, było bardzo dużo tych ludzi na pewno. Dziękujemy Pani Bożeno, proszę z nami pozostać. Teraz już chciałbym jednak przekazać mikrofon Markowi, bo teraz porozmawiamy o tym, jak wygląda dzisiejsze życie klubu w 2019 roku. Wy też uczestniczycie w wielu akcjach charytatywnych, o których jest głośno w całej Polsce, za sprawą ogólnopolskich mediów, o was się głośno mówi. Pomagacie. Opowiedz o tej akcji, którą już od wielu lat prowadzicie, jadąc w różne miejsca. No i tak człowiek myśli, kurczę, tak człowiek jechał bez celu, męczył się z sobą, a jakby tak pojechał w jakimś celu dla kogoś, żeby coś zrobić, żeby jeszcze oprócz tego się motywować bardziej do tego. No i wtedy przyszedł mi pomysł taki by było, żeby właśnie zorganizować te wyjazdy charytatywne. No i już w następnym roku, jak przyjechałem w ogóle do klubu, do Bohacz przyjechaliśmy, zaproponowałem to naszym kolegom. Nie musiałem długo czekać na chętnych, zebraliśmy ekipę, no i rok później już pojechaliśmy pierwszy nasz wyjazd na Helę. No i tak. Dla Wiktorii, naszej głuchołaskiej dziewczynki, którą chyba wszyscy znają, którą tam papież też wspomógł w tej przebudowie windy. No i tak się zaczęły nasze wyjazdy. No i tak do dzisiaj to robimy, z czwarty wyjazd w tym roku. Każdy myślę, że jakimś tam sukcesem, mniejszym, większym.
Dużo nam pomagają nasi sponsorzy, Urząd Miasta. No i ludzie, którzy dobrej woli, którzy spotykają po drodze, którzy nam dają gościnę, nam pytają się, gdzie jedziecie, a po co jedziecie, a dlaczego jedziecie, my to wszystko opowiadamy. I wszyscy mówią, wow, że to takie dziwne, że dzisiaj ktoś chce dla kogoś pojechać coś zrobić, spocić się, zmęczyć i coś zdobyć. No. A tak naprawdę tych wszystkich wyjazdów, taka największa nagroda to jest tylko taka, jak człowiek później słyszy, że dzięki nam, czy tam naszej pomocy niewielkiej, udało się coś zrobić i te dzieci dostały jakąś tam pomoc, a jeszcze najlepiej jakby wyzdrowiały. W tym roku miałem taki właśnie telefon, że mama Stasia zadzwoniła do mnie po paru miesiącach po naszym wyjeździe i powiedziała mi, że dzisiaj właśnie będą wychodzić ze szpitala i wyniki są bardzo dobre. Muszę wam wszystkim powiedzieć, że to jest chyba największa radość i największa kura, jaką zdobyłem wtedy. Jak słyszałem przez telefon, że udało się coś zrobić i mama nam dziękowała. To takie, no, własne przeżycie. Wielkie brawa. Brian, tak? Brian to jest ciekawa postać. Pan Eligiusz Jędrysek, myślę, wspomnieć, to jest taki ekumeniczna postać, jak to się mówi, łączy wszystkie wyznania w kolarstwie, to znaczy był w Plugolu, jest w Wiktorii, sympatyzuje z Plugolem, czasem nosi taką koszulkę, czasem taką i wszyscy się dobrze bawią i jest okej. Także Brian dzisiaj ma koszulkę od marszałka Andrzeja Buły, to jest też fenomenalna postać, Andrzej Buła w naszym województwie opolskim. Dzisiaj niestety nie mógł przyjechać, bo miłość do piłki nożnej i Kluczbork, myślę, przeważyła tutaj. Nie znam wyniku, ale wiem, że Brian 17. No to co, kręcimy chwilkę, zobaczymy, kto będzie skuteczniejszym zawodnikiem. Brian ma troszkę za wysoką, tą kolarzówkę za dużą, ale nie szkodzi. No i tak sobie zawodnicy trenują, kiedy jest niepogoda, kiedy nie jest do końca... Przepraszam, bo trzeba jeszcze otworzyć drzwi, bo ktoś się rozkręcił. Jak wyskoczy do przodu, prawda? A za nami, moi drodzy, jak jest niepogoda, jesteśmy na zawodach i jest zimno, to nasi zawodnicy ubierają się, moi drodzy, w żółte dresy i wchodzą pod namiot, który fenomenalny namiot, pan Marek Budka, osoba, która pochodzi z tego terenu, a w tej chwili mieszka we Wrocławiu, moi drodzy, filantrop, niesamowity. Z kadem zaczęła, że odwiedzę się.